Słuchajcie, wydaje się, że nic się nie wydarzy w taki dzień jak dzisiaj, a okazuje się, że jednak jest zupełnie inaczej. Przyjechaliśmy z Patrykiem, spotkaliśmy się na szybkie latanie. Siema, siema. I słuchajcie, jaki numer jest, a mianowicie przed chwilą pojawił się quad i lataliśmy wokół niego. Też tutaj oczywiście jest trochę wody i trochę górek, a jednocześnie lataliśmy wokół siebie i mieliśmy trzy takie spotkania, z czego to trzecie było kozackie, bo Patryk przeleciał tuż nade mną. Fajne wrażenia, naprawdę, latamy zaraz dalej. Dziwne, bo wizja jest cały czas, a odcięło mi odbiornik. Tak jakbym miał failsafe i spadł dron przed chwilą. Na szczęście jestem dosyć blisko, to nie jest dalej niż 100-150 metrów. Powinniśmy go znaleźć w ciągu 5-10 minut. Kamera jest. Wyrwały się te mocowania, a miałem, słuchaj, jeszcze opaskę. Ona puściła. Ale jazda. Wszystko tutaj gra, zasilanie jest i widać było. Kurde, powiem ci, że to strzeliło tak znienacka całkiem. Co ciekawe, nie mamy tutaj jakichś specjalnych strat, oprócz tego, że puściła ta opaska faktycznie, trytytka, i puściły mocowania z GoPro. Na szczęście znaleźliśmy kamerę, bo była dosłownie metr od tego drona, od quada, ale mocowanie jest wyrwane całe. Ja ją kupiłem, to jest oryginalna od iFlighta za $35. I nie wytrzymało, jednak ta kamera jest ciężka, dziewiątka. I failsafe, słuchajcie, się zrobił z tego, mam wrażenie, że na początku płachtę nam zarzuciło na drona przy starcie i dron fiknął koziołka, tak jakbym miał zakłócenie któregoś z systemów, czy żyroskopu. Ja go zresetowałem i minutę po starcie się zrobił failsafe. No ciekawa przygoda. Nie ma większych strat, ale nie ponagrywamy już dzisiaj. Dzisiaj mieliśmy z 5 razy tak zwany close call, czyli blisko przeleciał Patryk mnie albo ja jego. I o ile jeszcze jak latamy tymi, to jest ok, ale jak mi przelatuje blisko przy R2S, to już mam powody do lekkiego niepokoju i dzisiaj tak było. Ale całkiem spoko sesja, jeszcze została jedna bateria tylko. Co? Leży i zdycha. Nie ma tragedii, było dobrze. Jakieś straty poważne? Nie, tylko brudny jest i mokry. Silniki. Ulela. No dobra, to trzeba będzie go wyczyścić. Koniec naszego dzisiejszego zamieszania. Patryk wystartował miniaczem bez jednego śmigła. I dał radę, ale znosiło mocno miniacza. A następnym razem postaram się tutaj też wykąpać. A zróbmy w takim razie challenge na ten koniec. Jak pod tym filmem znajdzie się, a powiedzmy 150 łapek w górę, to następnym razem się kąpię tutaj. A przyjmujecie challenge? No to do dzieła. Słuchajcie, oczywiście jak dotarłem do domu, okazało się, że drona trzeba całego rozebrać, bo był w stanie wskazującym na powrót z wojny. Cały w piachu, cały mokry, przemoczony, wręcz lało się z niego. Patryk na szczęście dał mi lakier i to była super sprawa, bo byłem w stanie rozebrać go, wyczyścić całego i przemalować wszystkie płytki, czyli flight controller z tym lakierem. Zabezpieczyłem go 3 razy i wygląda na to, że jest przygotowany teraz do zimy. Polecam wszystkim. I przede wszystkim to, co chciałem wam jeszcze pokazać, że jednak jak się ma swojego quada FPV, niezależnie jakiego, trzeba go parę razy przynajmniej rozebrać. Ja już go rozebrałem chyba z 10 razy w sumie. Zmieniałem pewne podzespoły, też parę razy odbiornik zmieniałem, bo tutaj różne rzeczy się dzieją, ale w tej chwili jest tak, że jestem w stanie go rozebrać w ciągu 5 minut i złożyć całego, tak jak niektórzy żołnierze rozbierają Kałasznikowa, czyli AK-47. No i wyszło to w miarę ok, wszystko gra w tej chwili i przepięknie lata. Now, I don't like to say that because I do know a lot of people go get a book, go through it. Two other chapters with major rewrites. Like this building has changed. So those are all the chapters. One big evolution.
dream at all, and then if you chase your dream, you have to do it all at once. A tak poza tym to dzięki za uwagę i życzę Wam miłego dnia, wszystkiego dobrego. Zima, jak widać, nie musi być mega nudna, bo dzieją się fajne rzeczy na bieżąco. Do zobaczenia, cześć!